Halo, halo, dzień dobry, witam w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku. Rozpoczynamy właśnie kolejny tydzień jazdy. Wyjechałem sobie po piątej, parę minut. A no teraz jest godzina już 7:15, więc już tam dwie godzinki sobie jadę. No i moi drodzy, no jadę rozładować tą stal, co ładowałem na arcylorze w piątek. Ojejku. Przepraszam, ziewa się, bo no nie pospałem jakoś. Jak zwykle zresztą, człowiek się nie pośpi. No wracając do tematu, no jadę rozładować do Bartoszyc. Zostało jeszcze 250 km. 250 km zostało. Ciężka to droga będzie, bo mi się nie chce jak diabli, jak w każdy poniedziałek. Dobrze było w domu, chociaż też dużo zajęć. Ja sam musiałem ziewnąć. Nie wszystko udało się zrobić, bo w niedzielę troszeczkę rozpadało się. Sobota bardzo ładna pogoda. Ale większość zadań była zrealizowana. No dobra, no to ja pędzę dalej. Szukam gdzieś tu, kurde, muszę wynaleźć sobie Orlena, bo no śniadania w domu nie jadłem. No i zdałoby się jakąś kawinę napić się. Może jakiego hot doga małego opierdzielę. No ale to muszę gdzieś tu wynaleźć na horyzoncie. Dobra, moi drodzy. Do później. No i moi drodzy, jestem już w Bartoszycach. Wjechałem do Bartoszyc. Dwa i pół kilometra zostało do firmy. Ta końcóweczka to już jest ciężka, bo kurde, tu już na tym zakręty, nie zakręty, górka, nie górka, troszeczkę dolinka te sprawy. Więc no, będę tam w sumie pół godziny wcześniej. Pół godziny wcześniej niż przewidywałem, nadrobiłem. Tutaj patrzę i bo tu mi pani Paciecikowa podesłała już dalszą robotę, co ja mam dalej zrobić. Jakieś co to mam za ładunek, to rozładunek, gdzie to jest? Polska zimna wódka. Nie wiem. 47 kod. Gdzie to jest? Wiecie gdzie? Bo ja nie wiem. No nie wiem. Dobra. W każdym razie mam załadunek o 16:30. W Lubomino. Tak. Polska Lubomino. Miejscowość Rogiedle. Rogiedle. No dobra, to jak będę już na firmie i będę miał możliwości, to pokażę, jaki ja miałem towar załadowany, co miałem i jak to tam jest na rozładunku się odbywa. A jak nie będzie możliwości, tam nie będą chcieli pozwolić, bądź nie uda mi się, to widzimy się później.
No i moi drodzy, jestem już na firmie, czekam aż tam po lewej stronie, za tymi budynkami w środku, po lewej stronie tego silosu, tam stoi za budynkiem auto i jego też będą tam rozładowywać, teraz dopiero wjechał. Tam go będą ściągać i ja następny jestem, będę wjeżdżał. Jest 14, bo oni mieli sobie teraz przerwę. Pojechali na przerwę 40-minutową i przyjechał przed 14, zdjął jedno auto, teraz drugie wziął, no i ja jestem następny. No i mam ten załadunek tam, no 60 km mam podlotu. 6,5 tony? 6,5 tony chyba wszystkiego będę miał. Jeśli nie przepadnie to, bo to tak... Zobaczymy, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko się wyrobię tak, jak powinno być. No dobra. Działam dalej. I witam, szanowne grono. Pozdejmowałem, jadę na załadunek. Jeszcze zostało tam 27 km na załadunek. Jeśli tu patrząc po nazwie tej firmy i to, co Google mówi, to będą materace. Niecałe 6 ton podobno. Więc super, hiper pasuje. Super, hiper pasuje i można takie ładunki targać. Chociaż za daleko dzisiaj nie utargamy, bo jeszcze 2 godzinki mi zostały na 10. No i tak chyba będę robił. Że na 10 godzin dzisiaj pójdę. I będzie git. 15, 9, pauza, jutro but. I z tym jedziemy gdzieś w okolice Nysy. Nysy, no tamte kody, 45, no to tam w dół jest całkowicie. Ponad 600 km cała łączna trasa, więc ładne kilometry. Później tam coś już wspominali, że z Ustronianki coś będę ładował, ale co, to się okaże. Dobra, jak załaduję, zamelduję. The next day. Dzień dobry, we wtorek, rano, 7 godzina. Ja już sobie pędzę od jakiegoś czasu, a dokładnie od 2 godzin i 45 minut. Tak, o 4 ruszyłem. Z tym załadunkiem to trochę lipa wyszła, ponieważ tam zajechałem na miejsce. Wjechać na plac nie mogłem, bo ta ciężarówka, ten DAF czerwony, biały z czerwoną plandeką, został we wjeździe. Ja myślałem, że on się tam zdejmuje, czy po prostu z bramy go ładują. Jak się okazało, on tam sobie stał, bo tak myślałem, że coś tam źle, ale jak się okazało, jemu oponę wymieniali. On był wyładowany w tej firmie i wyjeżdżał i nie wiem jak to zrobił, czy zagapił się, czy pośpiech. O tregrę leżała stal i o ranty tej stali, tych tregr, kątowników, tego tam chyba, o kątowniki to rozdarł wszystkie 3 opony na prawej stronie. No i przyszedł czas, żeby te 6 sztuk wymienić. Czekał od godziny chyba tam 13, żeby serwis przyjechał i wymienił mu 6 sztuk opon. Kurna, przecież jakby pryncypał mój, czy podejrzewam, że i jego, jak to się dowiedział, że musi teraz 6 sztuk opon zakupić i wymienić na miejscu, w polu, poza bazą, czy gdzieś tam poza w
wulkanizacją z mobilnego serwisu, no to przecież on chyba dostał zawału. Gościu trzy sztuki, kurna, rozpieprzył o stal, a wyjazd szeroki, żeby to jeszcze był ciasny. No nie, nie wiem, co tam się wydarzyło i czym to było spowodowane, że no tak się tutaj podziało, tak? Ale no, normalnie... Normalnie tragedia. No, czekałem tam chyba z godzinę czasu, bo jeszcze dwie opony mieli do przełożenia, do założenia. Wjechałem na plac. No, towar jeszcze nie gotowy. Ty miałeś być dopiero najwcześniej na 18. Ja mówię, kurde, no to trochę się rozminęli z wersjami, spedycja i firma. No dobra, no ciul, no ustawiłem się, mówię, w razie czego, no to tak do 20 załadujecie, bo do 20 miałem czas pracy. On mówi, tak, spokojnie, spokojnie, no. No nie udało się, nie pykło nim te do 20. Nie jest tego dużo, właśnie taka sama nazwa firmy, co jest też w Bydgoszczy, co produkuje materace, myślałem, że to materace. Ale to jednak były, jak są jakieś nabudowy, na jakieś nabudowy, na gotowe budynki, na... jak to nazwać? Takie elementy ochronne filarów w parkingach podziemnych. O, tak jak nieraz widać jakieś takie nakładki na filarach, takie żółte, metalowe, z taśmami czy coś, no to właśnie ja takie cudo mam na załadowane. 6 ton, 9 palet. Nie, no fajnie się z tym jedzie, tylko że mówię, kurczę, no zeszło nim się, no ja już poszedłem drzymać, mogłem tam zostać w tym samym miejscu, co byłem, no to podobno skończyli przed 22 ładować. Nie no, czas na kawę, trzeci kurde Orlen, zjeżdżam, jak mnie tu rozwalą, że też są kiełbaski zimne, to normalnie wyjdę z siebie. Trzeci czy czwarty Orlen już zajeżdżam, moi drodzy. Wszędzie zimne, 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 jeszcze raz zimne. Od godziny czwartej. Jeszcze rozumiem. Nad ranem nie ma ruchu, mają tam jakieś procedury, że od którejś wstawiają. Ale teraz? Dobra. Idę po kawę, hot doga, śniadanie będzie zjedzone, bo nic nie jadłem. Z oponami się wywalił. Ciekawie. No, każdemu się może zdarzyć. Dobrze, że się nikomu nic nie stało, bo kierowca tam z boku stał. No i kochani, już prawie jest zimna wódka. Zimna wódka. Polewać. Polewać. Jestem tutaj. Za 350 metrów mam mieć Haben Beton. 350 metrów mam gdzieś mieć tą firmę, w której będę rozładowywał. Bito Technika Magazynowa. O, jakaś firma. O, jest Bito, jest wielki, wielki, wielki magazyn. Tu po lewej stronie te magazyny to właśnie Bito. Gdzieś tu jest wjazd. Gdzie tu jest wjazd do tego Bito? Tam, gotowe. Tutaj? Tutaj.
No moi drodzy, rozładowałem. Tak, rozładowałem już ten towar tam Vito technice. Zrobiłem sobie zakupy. No i jadę na załadunek do tej ustronianki. Myślałem, że już jedna droga tu jest otwarta. Ale no niestety nadal jest zamknięta. Na czwórce też był kurde korek. No 2 kilometry miałem do zjazdu, no to boczkiem się przecisłem, ale tu dalej jest droga zamknięta w kierunku Prudnika. No i no niestety na kolejnej drodze na objeździe jest remont drogi i też tu jest korek, stoję w korku. No plan ogólnie mam taki, żeby tam dojechać i tylko zgłosić się na załadunek, już nie ładować dzisiaj, bo no szkoda mi jest dzisiaj znowu poświęcić 15 godzin, a jutro mam krótką trasę, bo do Siemianowic Śląskich, więc jeśli bym po 11 o 4 rano sobie załadował, o 5 dajmy na to bym wyjechał, no to i tak na 8, 9 swobodnie jestem w Siemianowicach, tak? Na rano rozładowuję i czekam na dalej na robotę, bo i tak bym dzisiaj więcej nie ujechał, no bo jak tam dojadę, będę miał już ponad 9 godzin jazdy zrobione. Więc taki mam plan i myślę, że się uda. Tam jest fajny, duży parking, można sobie stać, nie ma problemu. Ale najpierw muszę dojechać. Niewiele zostało, bo kurde, no ze 30 parę kilometrów zostało, ale no ale czekam tu w korku do wahadła. Ojejku. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Czekam dalej. No dobra. Jak będę na miejscu, dowiem się wszystkiego, to wam powiem co i jak. No widzicie, miałem się odezwać do was. No i się odzywam. Stoję sobie już na parkingu przed ustronianką. Tam jest ustronianka, byłem, zapytałem się co i jak, że mam tam około 40 minut tylko czasu pracy na 13 i czy mógłbym rano ładować. Nie ma problemu, no to o 4 rano mam się tam do nich zgłosić i powiedzą, na którą rampę mam podjeżdżać. No i tak sobie tu na ich parkingu stoję, tam dwóch kolegów stoi. Oni już załadowani, pauzują, a ja rano będę ładował. No. No to tyle. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Do jutra. Dzień dobry, moi drodzy, w środę. Ja już jestem w Siemianowicach. Załadowałem rano ustroniankę i już prawie jestem na miejscu. Muszę tu gdzieś tą firmę w ogóle znaleźć. Hurtownie. Farsa. Taka farsa. Przedsiębiorstwo wielobranżowe. No niby to jest. Czekaj. Niby to jest za 800 metrów. Czyżby tamten budynek siwy, co taki ładny, ale nie, chyba nie, chyba to nie ten. Ja. Stacja kontroli pojazdu widziałem. Tam muszę skręcić. Na światłach w prawo. Tak? Jeszcze dalej. Tu światła mijam. I tu na tych światłach. Na tych światłach. I
jestem już z powrotem. Tamtą wodę rozładowałem. Na tej hurtowni zadzwoniłem. No nie był to wymarzony rozładunek. Trzeba było trochę dygać paleciakiem z ulicy. Na zwykłym podwórku za hurtownię gościu zrobił. Ale dobra. Przeszło, poszło. Wyjechałem. Półtorej godzinki na stacji benzynowej na parkingu poczekałem. Zjadłem drugie śniadanko, dostałem robotę, jadę właśnie na załadunek do Velvetu. I z tym będę pędził na Tarnowo Podgórne, Poznań i tamte tereny. Halo, cześć, witajcie. Włączam się z powrotem. Tak, ja nadal jestem na Velvecie. Nic się tu nie zmieniło. Przyjechałem i stoję. I czekam. Ale po pięciu... Nie, zacznijmy od początku. Na początku nie było mojej awizacji. Gdy awizacja się pojawiła, to pojawiła się na godzinę 19. Ja mówię, kurczę, do 19 to ja mam czas pracy. Więc nie da rady, żebym o 19 wjechał. No ale mówię, dobra. Jest to do Lidla, do... Towar do Lidla, do Tarnowa Podgórnego. Mówię, okej. Okay. No to przeliczyłem szybko, że... No jak zacznę pauzować się, no to 9 godzin pauzy to mi wyjdzie o 19.40. Więc poszedłem, zgłosiłem sobie pauzę do 19.40 i będę tutaj ładował. Jak się skończy pauza za 25 minut. Za 25 minut wychodzi pauza, wjeżdżam i będę ładował. Pojadę tam na to Tarnowo Podgórne. Myślę, że gdzieś do... Nie, będę jechał tylko do 12, do północy. Żeby nie ruszyć godzin nocnych. Zrobię 9 do godziny 9 i resztę dociągnę w dzień. Jak dociągnę w dzień, no to tam do 12 i tak się zgłoszę na rozładunek, więc taka oto sytuacja skomplikowana. No dobra, ale to byłoby na tyle w tym odcinku. W nocy i tak nie będę nic nagrywał, bo ten mój aparat słabo nagrywa w nocy, kamerka, no i nie da rady. Więc żegnam się z tego miejsca z wami. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym zobaczycie dalsze losy moje w tym tygodniu. Trzymajcie się, cześć, do następnego.